Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie w ramach korepetycji online. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych. Całość mojej oferty możecie naturalnie znaleźć na stronie zadaniaprojekty.pl. Tam jest całość, nie tylko oferta przedmiotów, ale również zasady. Swojej pomocy udzielam studentom różnych polskich uczelni w zakresie rozwiązywania zadań na termin. Jeśli macie problem ze swoimi zadaniami, od razu możecie mailować na zadania@projekty.pl. Tam załączajcie zadania, a gdy będę miała możliwość, na pewno się z Wami skontaktuję. Kwestia cierpliwie poczekać na moją odpowiedź. Mailuję na bieżąco w miarę możliwości, a dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie z finansów albo z metody oceny projektów inwestycyjnych, zależy jak to nazwiecie, dokładniej ze średnioważonego kosztu kapitału. Zapisanego generalnie z języka angielskiego WACC, czyli VAC, tak mówi się potocznie. Generalnie chodzi o to, że w firmach mamy zawsze kilka rodzajów kapitałów, a to akcje zwykłe czy uprzywilejowane, a to obligacje, a to kredyt, a to kapitał własny, swoje pieniądze. Jeżeli przyjmiemy, że każdy kapitał ma swój koszt, na przykład tutaj zobaczcie, jeżeli założymy, że mamy kapitał akcji uprzywilejowanych na 0,5 miliona złotych, i ten koszt jednej akcji to 0,4211. Oznacza to, powiedzmy, że z każdej złotówki zainwestowanej ja muszę, czy tam otrzymanej 42 grosze to jest koszt, to w tym momencie jeszcze na przykład przyjmiemy, że mamy akcje zwykłe na 1,5 miliona i każda akcja kosztuje nas 44 grosze, powiedzmy, z każdej złotówki tego kapitału, to w tym momencie i często chcemy się dowiedzieć, to ile my przeciętnie nas kosztuje ten kapitał. I teraz zasada generalnie jest taka. Oczywiście, jak mówiłam, możemy jeszcze brać pod uwagę jakiś kredyt bankowy, więc ile tych elementów mamy w tym wzorze, to wszystko od nas zależy, ile mamy kapitałów, czy tylko jest jeden, dwa, a może jeszcze trzeci z tym kredytem. Wszystko zależy od treści zadania. Ale generalnie zawsze jest taka zasada, że muszę obliczyć udział wartości tego kapitału, na przykład 500 tysięcy, w całym wartości wszystkich kapitałów, jakie posiadam. Jeśli w moim zadaniu kapitał akcji uprzywilejowanych to 0,5 miliona, a akcji zwykłych 1,5 miliona, to muszę powiedzieć, że w tym momencie nasz tutaj kapitał akcji uprzywilejowanych w tym momencie to jest 500 w porównaniu do łącznego kapitału, jaki posiadam w firmie, no to będzie 5 do 0,5 miliona do 2 milionów, a tutaj w przypadku akcji zwykłych mam 1,5 miliona do wszystkich kapitałów, jakie posiadam. I zasada jest generalnie taka, że w średnioważonym koszcie kapitału wagą, czyli tym, co tak uśrednia nam koszt kapitału, jest właśnie wartość tego danego kapitału procentowa. Jeżeli mam 1,5 miliona w porównaniu do wszystkich kapitałów, to jest na mój udział procentowy, przemnażam razy wartość tego kosztu kapitału. Dodaję do kolejnego udziału procentowego, kolejnego kapitału razy ten koszt tego kapitału. Więc obliczenie wydaje się może nieskomplikowane. Jak tutaj nam wychodzi, zobaczcie, można skomentować to w ten sposób w przypadku naszego konkretnego zadania, że tak długo jak firma utrzymuje tą strukturę kapitałów, czyli tyle ma uprzywilejowanych, a tyle ma akcji zwykłych, to wtedy do tego czasu koszt średnioważony kapitału wynosi 43,70-75%. I zasada jest taka, no jeżeli cokolwiek zmienię to w strukturze czy akcji uprzywilejowanych, czy akcji zwykłych, czy wprowadzę jakiś kredyt bankowy, czy obrotowy, czy inwestycyjny, to wtedy ten średnioważony koszt się zmieni, bo dojdzie mi kolejny składnik plus na przykład wartość kredytu bankowego przez łączną powiększoną wartość wszystkich kapitałów razy koszt kredytu. Ale musimy brać pod uwagę to, że w przypadku kosztu kredytów bankowych jeszcze trzeba przemnożyć razy 1 minus T, bo koszty kredytów bankowych należy wrzucić w koszty, czyli mamy te koszty finansowe przemnożone razy 0,81. Ja na tym kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło oczywiście liczenia średnioważonego kosztu kapitału w sposób najprostszy, jaki możliwy, przy dwóch wariantach źródeł kapitału.
Jeżeli potrzebujecie omówienia swoich zadań, jak najbardziej możecie pisać od razu na zadania@projektymałpa.wp.pl. Tam załączajcie swoje zadania, a gdy będę miała możliwość, na pewno do Was odpiszę. Sami je rozwiązujcie, jak najwięcej zadań, bo tylko to Wam będzie gwarantowało zaliczenie. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, do korzystania z moich gotowych playlist. Udostępniajcie te filmy znajomym. Sami przeglądajcie playlisty, które Wam przygotowałam. Ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce, cierpliwości i rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo tylko to Wam będzie gwarantowało zaliczenie przedmiotu.